Dzień dobry po raz drugi, Cezary Gmys i Goriankę. Państwo oglądają to nagranie pewnie 1 albo 2 września, czyli już po wakacjach zaczyna się nowy sezon polityczny, czy będzie gorąco? Będzie gorąco, dlatego, że protesty, które już zapowiedziała Solidarność w osobie jej przewodniczącego, czyli Piotra Dudy, to jest tylko jeden element niepokojów społecznych, z którymi będziemy mieli do czynienia. Jesienią dochodzi często, dlatego, że kończy się okres prac sezonowych do zwiększenia bezrobocia i ten, z tym czynnikiem będziemy mieli do czynienia, ale nie tylko w związku z końcem prac sezonowych. ale Te... kryzys się pogłębia i zaczyna być bardzo wyraźnie odczuwalne. Tak, z, do zwolnień grupowych szykują się firmy, które są jeszcze nawet w a, dobrej kondycji finansowej. Wiemy, że te zwolnienia grupowe obejmą um, co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, a to są szacunki e, optymistyczne. Ludzie zaczną tracić pracę i nie będą mieli wrzuć, czego wrzucić na przysłowiowego grilla. E, to jest, e, to daje duży potencjał e, do protestu społecznego, zwłaszcza, że nawet przyjazne e, rządowi ośrodki badania publicznego Opinii publicznej mówią o 70% grupie niezadowolonych z działalności rządu i z działalności również premiera. To są wszystko czynniki, które byłoby dziwne, gdyby nie wykorzystała z jednej strony opozycja parlamentarna, a z drugiej strony ruchy społeczne. Ale opozycja od dawna miała bardzo wiele okazji, aby je wykorzystać, a nie bardzo. Daje sobie radę w takich sytuacjach, i wydaje się, że cały czas wydaje się, że pisma jakąś barierę, której, której nie może przeskoczyć. Dzięki temu Platforma ciągle trzyma się tak mocno. Tak, tylko ja przypomnę, że w Polska polityka jest polityką nieprzewidywalną. Leszek Miller, a, kiedy rządził już 4 lata, był przekonany, że będzie rządził następne. Na tą kadencję przyszła afera Leszka Miller, afera Rywina, przepraszam, a, i która kompletnie przebudowała scenę polityczną. Amber Gold nie jest taką aferą, bo w ogóle je... nie wpłynęła. Afera hazardowa, która była porównywalna hmm. z aferą Rywina, nie wpłynęła w żaden sposób na e, scenę polityczną. Tak, ale będziemy mieli do czynienia jeszcze z jedną wielką aferą, która właściwie już trwało, Zaczęło się jej parę miesięcy temu tak zwane realizacje, czyli zatrzymania, a, a prokuratura zapowiada kolejne zatrzymania. Mam myśli? na myśli to, co się dzieje w dziedzinie cyfryzacji czy informatyzacji. Państwa coraz głośniej jest na mieście o tym, że polecą głowy naprawdę bardzo wysoko w koncernach informatycznych, no, ale też w administracji. Rząd, że, administracja państwowa reaguje, rząd daje sobie z tym radę. Walczy nie bardzo, z dlatego uważani. że problem polega na tym, że nam grozi utrata, nie utrata, zwrot a pieniędzy, które już dostaliśmy z Unii Europejskiej na projekty informatyczne i przy tym Amber Gold to są orzeszki przy tych kokosach, które będziemy musieli zwrócić. Jeżeli tak postanowi Komisja Europejska, część tych środków już musieliśmy zwrócić. Tylko że tutaj chodzi nie o sumę. W przypadku Amber Gold mówi się o nadużyciach na sumę około 120 milionów złotych i o liczbie poszkodowanych na poziomie 7 tysięcy. Jeżeli chodzi o informatyzację państwa, jeżeli będziemy musieli nagle z dnia na dzień zwrócić parę miliardów euro do Unii Europejskiej, to to zachwieje naszym budżetem, dlatego że to są pieniądze, których nie ma i gdzieś. Rząd będzie musiał ciąć, co oznacza cięcia, oznacza... Ciąć i, tak mhm. i tak będzie musiał, bo kryzys w to nie wiesz, żeby musiał kilka miliardów e, e, zwracać. Jest to zupełnie realny drugie, scenariusz. E, będzie musiał ciąć, tu się zgadzam, bo mhm. idzie, e, idzie kryzys, natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, że opozycja jest w stanie e, taką sytuację efektywnie wykorzystać. Czy ty przewidujesz, że stanie się to, co niektórzy Eksperci przewidują, że tej jesieni czy tej zimy PiS przegoni platformę? Znaczy, może pewne porównanie historyczne. Polacy wywołali co najmniej dwa powstania, troszeczkę więcej, no ale te dwa najgłośniejsze styczniowe i listopadowe. A co chcesz porównać A, tą w, sytuację w, w, za w, z zaworami. W, na początku roku, w wieku XX, mimo że mieliśmy do czynienia z tak zwaną Belk, czyli tym kongre, porządkiem po kongresie wyjazdańskim też wydawało się, że porządek świata, bo Europa wówczas była światem, Ameryka jeszcze nie była mocarstwem, że porządek świata jest ustalony raz na zawsze, że epoka będzie trwała do końca świata, może dzień dłużej. Nagle okazało się, że pierwsza wojna światowa, kryzys wywołany, Polacy nie wywołali przecież w 1918 roku żadnego powstania, ono się ograniczyło do rozbrojenia Niemców w Warszawie. Ale bardzo ryzykowne porównanie, moim zdaniem tak, mało Czasami jest tak, że nie musimy nic robić, żeby diametralnie zmieniła się sytuacja polityczna, bo wiele może zależeć od czynników, na które my nie mamy wpływu. A takim czynnikiem jest kryzys światowy. Bliższe porównanie: Węgry, twój ulubiony temat, jak władza wpadła w ręce Orbana. Oczywiście Fidesz było o wiele silniejszą opozycją i lepiej zorganizowaną. Natomiast tak naprawdę władza Orbanowi została przyniesiona. Na, na tacy w postaci jednego zdania jego, który bo mówił w słynnym no tak, nagraniu, kłamaliśmy, nie ma, kłamaliśmy, nie ma, kłamaliśmy. Co, nie ma, Skąd wiemy, ale, mamy wiedzieć, ale, jakie jeszcze taśmy no tak, pojawiają się w obiegu no publicznym. No tak, to, to... To jest sfera przewidywań, znaczy jakichś dzia działań wró wró wróżki, bo nie wiemy, czy e takie rzeczy się pojawią. Poza tym e sytuacja finansowa Węgier wtedy była dużo, dużo gorsza niż obecna, no. niż obecna Polska, więc wydaje mi się, że to porównanie też jest nietrafne, ale rozumiem, że nie postawiłbyś, nie postawiłbyś <laughs> pieniędzy na to, że PiS prze przegoni platformę tej jesieni to jesień zapewne nie, dlatego że jesień kończy się niestety. Chociaż Ani jak mawiał wiesz, listopad, niebezpieczna to dla Polaków a pora, to jednak a, dużo lepiej jest protestować i okupować kancelarię premiera ze wszystkich stron czystej, jak kwitną kwiaty i a, jest ciepło. Ale no, nie wykluczam. Polacy dwa powstają, wywołali w niekorzystnych warunkach atmosferycznych. To nie, niezwykłe. Nie, niezwy, niezwykłe celarygo. gmyza wydaje mi się kompletnie nietrafione, ale cóż, może być. Się pięknie, pięknie różnić. Róż. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.